Moi drodzy, no i dotarliśmy do naszego paku mięśni brzucha. To, co intryguje większości trenujących. Jeden ze stereotypów jest taki, że jak będziemy trenować mięśnie brzucha, to schudniemy w pasie. Od razu to obalam. Nic takiego podobnego w naszym organizmie nie następuje. Ludzie robią skłony po 200, po 300 razy i myślą, że zbudują mięśnie. W tym momencie są w deficycie kalorycznym, nie mają ani dużo kalorii, ograniczają białko, bo chcą schudnąć, robią to nieświadomie i działają odwrotnie. Te mięśnie, które mieli uzyskane nawet w drodze naturalnej naszego życia wzmocnione, bo wykonywali pewne czynności, że ten brzuch nam się jakoś tam troszeczkę oznacza, potrafią je spalić przez taki właśnie trening, bo wykonywanie 200-300 powtórzeń to nie jest nic innego jak wchodzenie w trening arbowo-tlenowy. Zaczynamy spalać tkankę tłuszczową, ale zawsze jak zaczynamy spalać tkankę tłuszczową, zaczynamy chudnąć od twarzy. Niestety nie w tych miejscach, co byśmy chcieli. Błędy popełniane z treningu brzuchu są, myślę, duża większość trenujących nie wie, jak ma trenować brzuch. Przede wszystkim trenując brzuch, zaczynamy od uruchomienia dolnych części mięśni brzucha. Dlaczego? Jeśli zrobimy to odwrotnie, one nam w ogóle nie uaktywniają się na dole. Najpierw musimy pobudzić dolną część brzucha, potem zaczynamy ćwiczyć górną. Dzięki temu ta górna nam się łączy z dolną i lepiej nam te mięśnie pracują. To jest podstawa. Następnym błędem, który popełniacie, to jest, pokażemy zaraz. Aniu, proszę usiąść na ławeczkę. Weź ręce za głowę i nie zginaj się w części brzucha, tylko zginaj się. Proszę spojrzeć, Ania jak wykonuje. Bardzo trochę jej się troszeczkę napręża brzuch z racji, że jest tego naprężona, ale proszę zwrócić uwagę, gdzie ona się zgina. Ona się zgina w stawach biodrowych, a nie w mięśniach brzucha. Dobra, dziękuję. Co zrobić, żebyśmy się nauczyli prawidłowo trenować i żeby te mięśnie nasze poczuć? Ja myślę, że jak to, co pokażę w tej chwili, jak dobrze się skoncentrujemy, to będziemy mogli poczuć te mięśnie stojąc. Pokażę taki przykład. Kładziemy palec 5 cm poniżej pępka, drugą rękę kładziemy na mostku i staramy się te dłonie czy palce do siebie zbliżyć. Więc spróbujcie robić to ze mną, to ćwiczenie, i powiedzcie, czy mam rację, czy nie. Jak się dobrze skoncentrujecie, poczujecie, że wasze mięśnie pracują. I czykolwiek będziecie leżeć na ziemi, bo to ćwiczenie można wykonywać na ziemi, czy będziecie leżeć na ławeczce, wtedy te mięśnie całkowicie inaczej zaczną pracować. Ilość powtórzeń na brzuch, 20 do 30, całkowicie powinien wystarczyć. Skręty. Możemy robić jak najbardziej lekko skręty, żebyśmy podkreślili mięśnie skośne brzucha. Za chwilę powiem wam, jakiego ćwiczenia w ogóle nie powinniście robić, żeby nie zepsuć swojej sylwetki. Ale chciałbym, Aniu, żebyś pokazała teraz prawidłowo, jak robić mięśnie brzucha i się zginać, tak jak ja mówiłem. O właśnie. Tak jak widzicie. I robimy wdech, wydech. Teraz przy spięciu mięśni możemy ten ruch zatrzymać i mocno napiąć mięśnie i się mocno spiąć i wolniej wracać. I znowu spięcie, pozytywny sekundę, negatywny 2-3 sekundy. Żebyśmy uruchomili mięśnie skośne, zaczniemy pracować prawym łokciem do lewego kolana, a lewym łokciem do prawego kolana. Proszę bardzo. Te ćwiczenie również w domu możecie wykonywać wszędzie, na dworze, wsuwając nogi pod cokolwiek, pod szafę, gdziekolwiek możecie. Może was nawet partner usiąść na wasze stopy, a wy możecie robić te skłony. Takie 3 serie z przerwą po 30 sekund naprawdę tak dobijają mięśnie, jeśli to technicznie zrobicie, że trzeba naprawdę dłuższy czas odpocząć. Ćwiczenie, którego nie powinniście robić nigdy. Jeśli nie chcecie sobie zepsuć sylwetki i nie chcecie poszerzyć swojej talii, nigdy nie róbcie skłonów bocznych. Bardzo często widzę to ćwiczenie, ćwiczący ćwiczą na różnych siłowniach, gdzie jestem, próbują. Zawsze to mówię, nie robimy skłonów bocznych. Jeśli robimy twister, robimy skręty, to robimy to z lekkim obciążeniem, nigdy nie robimy z dużym. Troszeczkę tutaj pojechałem z tematem daleko i zapomniałem, co muszę się cofnąć do naszych mięśni brzucha.
Bardzo ważną rzeczą, bo tutaj żeśmy pokazywali skłony, gdzie uruchamiamy górną część mięśni brzucha, zapomniałem o dolnej części brzucha. Kiedy będziecie zaczynać trenować mięśnie brzucha, pamiętajcie, zawsze zaczynamy od dolnej części brzucha. Jakie ćwiczenia? Te ćwiczenia możemy znowu zrobić na macie, na podłodze, kładąc się płasko, ściągając palce do przodu i unosząc nogi na 10-15 cm od ziemi i opuszczając. Również możecie się na ławeczce położyć i również podnosić nogi. U mnie w klubie są różnego rodzaju sprzęty, gdzie można podciągać kolana, ale nie w tym rzecz. Nie chcę wam opowiadać o moim klubie, o moim sprzęcie. Ja chcę wam opowiadać, jak łatwo można zrobić trening całego ciała. Aniu, proszę, połóż się na podłodze. Ćwiczymy dolną część mięśni brzucha. Nogi na prost, kolana zablokowane, palce obciągnięte do przodu i unosisz je na 10-15 cm. Tak i w dół. Nie dotykasz ziemi. Raz, dwa. Nie dotykasz ziemi. Trzy, cztery, pięć. Czujesz mięśnie na dole? A mamy dopiero piąte powtórzenie. Sześć. Proszę zobaczyć, jakie jest trudne. Kiedy będziemy chcieli siedem, osiem, dziewięć, dziesięć za wysoko, które podnosisz, niżej, jedenaście, bo znowu chcesz zrobić tą ilość koniecznie, dwanaście, bo już nie wiem, gubię się z liczeniem, trzynaście, czternaście, jedziemy dalej, piętnaście, robimy do dwudziestu, szesnaście, widać, że Ania zaczyna walczyć już, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, proszę. Zobaczy, sama twarz już mówi o tym, dziękuję bardzo. I teraz taka seria wykonana na dolną część mięśni brzucha z przerwą 30 sekund. Gwarantuję wam, że nie będziemy tego już tutaj eksperymentować. Na pewno już Ania nie wykona 20 powtórzeń, wykona 17. W trzeciej serii wykona 14-15. Jeśli za tydzień czasu, no przesadziłem, za miesiąc czasu okaże się, że w tych trzech seriach na dolną część mięśni brzucha Ania zrobi 3 serie po 25 powtórzeń, to znaczy, że już jest za dużo. Obciążamy nogi czymś, zakładamy sobie opaski z obciążeniem kilowym i zaczynamy znowu od początku trenować. Te ćwiczenie z dolnymi mięśniami brzucha łączymy z treningiem tym, który Ania pokazywała. Zaczynamy ćwiczyć górną część i wtedy możemy myśleć o tym, że prawidłowo wykonujemy ćwiczenia. Dwa ćwiczenia, trzy ćwiczenia na mięśnie brzucha całkowicie powinno wystarczyć na koniec treningu.